ty w ogóle jesteś w związkach? Czy ty jesteś taką dominującą kobietą? Czy ty raczej właśnie jesteś taką kobietą, która potrzebuje być otoczona opieką? Bo w sumie my znamy twoje bardzo różne twarze. Wiesz co, no ja, bo ja jestem różna. To w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Ja w związku też jestem różna, bo mnie jest dwie. Przynajmniej jest Blania i Blanka. No i Blanka to jest też ta, którą znają w większości media. Czyli ta twarda baba z jajami, która pływa sobie po polskim show biznesie. No i jest Blania, tak wiesz, dusza człowiek, taka kluska, no. Ja bardzo lubię Blanię, ale bez Blanki Blania by nie istniała. Także no ja bywam różna, no jak każda kobieta w związku, wiesz, no potrafię się drzeć, jakby mnie ktoś ze skóry obdzierał, potrafię płakać bez powodu, wiadomo, mamy cykl menstruacyjny, no jakby matka natura to jakoś słabo zaplanowała. Natomiast też potrafię być kochana. Wiesz, ja jestem strasznie opiekuńcza. Ja matkuję i ja jestem w stanie zagłaskać partnera na śmierć. Lubię to, bo to daje mi balans, wiesz, no w biznesie jestem bardzo twarda, a w domu chciałabym być taką trochę ciotką. Czy tobie w ogóle przeszkadza to, co teraz dzieje się w mediach i to, co dotyczy twojego życia prywatnego? W jakim sensie przeszkadza? No czy na przykład masz trochę dość tych spekulacji, tych pytań, tych artykułów, które się pojawiają? No nie oszukujmy się, był taki moment, że dzieliłaś się dość chętnie tym swoim życiem prywatnym. Teraz też jesteś bardzo otwarta. Pojawił się temat Barona, wszyscy tutaj jakby milczą, pojawiają się spekulacje, wy nie chcecie komentować. Czy masz czasami tego po prostu dość? Nie chciałabyś na przykład tak powiedzieć zero-jedynkowo, co jest pomiędzy nami, albo może czego nie ma? Wiesz co, przede wszystkim mój poprzedni związek, który faktycznie ja uczyniłam medialnym, ale nie z założenia, bo kiedy wchodziłam w relację, nie byłam osobą medialną, więc działałam tak jak zwykle, po prostu pokazywałam swoje życie, natomiast w momencie, kiedy to wszystko się zmieniło, najtrudniejszym momentem dla mnie było rozstanie, bo ja nie rozumiałam, dlaczego ja mam się ludziom i mediom tłumaczyć z mojego rozstania, gdzie przecież wy wszyscy nie siedzieliście ze mną w łóżku, w domu, w kłótniach, w radościach i tak dalej. To jest trudne, to jest na pewno trudne. Bardzo bym chciała tego uniknąć. Z jednej strony moje życie prywatne to jest moja sprawa. Z drugiej strony wiem, że jako osoba medialna jestem gdzieś tam ciekawa dla ludzi i oni są ciekawi tego mojego życia. Jeżeli przyjdzie taki moment, że będę gotowa na to, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć, to po prostu powiem.